Postępowanie przygotowawcze odbyło się 1 października. Sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ustalił cały harmonogram czynności procesowych. Wyznaczono trzy terminy rozpraw: 20 i 27 października oraz 10 listopada 2020 roku. Przewód sądowy w dniu dzisiejszym został otwarty. Sąd przeprowadził czynności zaplanowane zgodnie z planem przeprowadzenia rozprawy przyjętym na posiedzeniu przygotowawczym. W dniu dzisiejszym przesłuchano dwóch świadków. Postępowanie dowodowe będzie kontynuowane 27 października o godzinie 9. Zgodnie z tym przyjętym planem oskarżonego w dniu dzisiejszym nie było, był reprezentowany przez swojego obrońcę. Na wniosek obrony postępowanie zostało utajnione, ponieważ sąd uznał, że przedmiotem procesu będą m.in. intymne relacje towarzyskie i zawodowe oskarżonego, a te powinny podlegać ochronie. Prokurator obecny na tym posiedzeniu nie sprzeciwił się temu wnioskowi i sąd orzekł o wyłączeniu jawności tego procesu w całości, przyjmując, że zachodzi potrzeba ochrony ważnego interesu prywatnego samego oskarżonego. Taka decyzja była umotywowana tym, że z materiałów dowodowych wynikających z akt sprawy i z materiału dowodowego, który będzie na rozprawie wyświetlony, wynikają okoliczności niezwiązane z treścią samego zarzutu aktu oskarżenia, a dotyczą intymnej sfery życia oskarżonego, jego relacji rodzinnych, towarzyskich i zawodowych, a sąd uznał, że te relacje powinny być chronione i stąd ta decyzja sądu. Przypomnijmy, śledztwo przeciwko prezydentowi Ostrowca trwało ponad 2 lata. Prowadziła je prokuratura rejonowa w Skarżysku Kamiennej. Akt oskarżenia dotyczy zarzutu przekroczenia uprawnień dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zdaniem prokuratury władze Ostrowca w 2016 roku bezprawnie unieważniły przetarg, choć oferenci spełnili wszystkie kryteria. Ostatecznie wybrano firmę z tak zwanej wolnej ręki, której oferta była droższa o prawie 2 miliony złotych. Prokuratura zarzuca również Jarosławowi Górczyńskiemu złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego jego relacji z jednym z oferentów.